Czy w kontekście wdrażania filozofii Lean w firmie usługowej, taką jaką jest firma Rydlund Partner, w której pracuję jako Lean Manager, da się znaleźć związek pomiędzy takimi trzema elementami? Pomiędzy mitycznym herosem, pomiędzy wysokogórską wycieczką i misiem koalą. Ja spróbuję. Nazywam się Patryk Binkowski. Dzień dobry Państwu. Przez cały dzisiejszy dzień zastanawiałem się, jak to zrobić, żeby pomimo tego, że jestem ostatnim dzisiaj prelegentem i już myślimy o tym koktajlu, który za chwilę tam się w nas wleje, żeby mimo wszystko przekazać Państwu coś takiego, co nas trochę łączy. Wy jesteście przede wszystkim przedstawicielami firm, które są firmami produkcyjnymi, a ja jestem przedstawicielem firmy, która jest firmą usługową. Czy coś nas łączy? I naszła mnie taka refleksja, że jest jeden obszar, który nas łączy. Naszą gębą, naszym miejscem, gdzie my produkujemy nasze usługi, są komputery i są biura. I dlatego tam wprowadzamy filozofię Lean. Wy wprowadzacie ją w produkcji. Oczekujecie tego, że wasi pracownicy produkcyjni, pracownicy w magazynie będą przestrzegać pewnych konkretnych linowych zasad, które na nich nakładacie. Dyscyplinę w 5S-ie i w tych wszystkich innych rzeczach, o których dzisiaj mówiliście. I domniemuję, że będąc bardzo świadomymi menedżerami, doskonale wiecie o tym, że dobry menedżer przede wszystkim zarządza własnym przykładem. Czyli zakładam, że u siebie, wy, nie wasi pracownicy, wy u siebie w swoich komputerach, na swoich biurkach macie wdrożoną już standaryzację pulpitu i 5S, prawda? No to zaczynamy. Zacznę od tego, po co wdrażamy SMED w produkcji, mapujemy procesy, przygotowujemy 5S i mnóstwo różnych innych narzędzi. No przede wszystkim po to, żeby zwiększyć efektywność naszych działań, żeby te zadania, które przed nami zostały postawione, które są naszymi zadaniami na naszym stanowisku pracy, wykonać efektywnie, szybko, sprawnie, czyli można powiedzieć trochę kolokwialnie, zrobić i się nie narobić. I teraz wchodzi miś koala. Miś koala przez całą dobę, 20 godzin śpi, a przez 4 godziny je. Jasne, przez te 4 godziny oprócz jedzenia wykonuje jeszcze pewne czynności, które pozwalają na przedłużenie gatunku, no i chowa się przed tym, żeby nie zeżarł go tam jakiś drapieżnik. Ale generalnie rzecz biorąc, raczej wygląda na zadowolonego. I być może ma wpływ na to jego dieta, bo on zażera przede wszystkim eukaliptus, a tam są jakieś halucynogenne substancje podobno. Aczkolwiek tak czy inaczej banan na jego uroczym pyszczku raczej nie znika. I czy w nas nie ma trochę takiego misia koali? W każdym z nas, że chcemy zrobić i się nie narobić. Lubimy się trochę polenić, poleżeć na kanapie, porobić trochę nic. I ja z tego punktu widzenia stworzyłem sobie taką parafrazę określenia Lean Management, że to równie dobrze może być leń management. Ale nie taki leń, ten, z którego znamy z wiersza Brzechwy, który na kanapie siedzi cały dzień, nic nie robi, czy jakoś tak to było. Ale ten leń taki pozytywny, który chce zrobić szybko, sprawnie i się nie narobić. To teraz trochę poważniej. Definicja Lean Management, Wikipedia. Co mówi? Że Lean Management to jest znana metodologia, która jest metodologią szczupłego zarządzania, zbiera wszystkie techniki, narzędzia, spopularyzowała Toyota, bla, 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 doskonale to wszystko znacie. Ale czy na pewno Toyota po raz pierwszy zaczęła stosować rozwiązania, które są linowe? Być może takie nazwała, ale czy my przypadkiem tych rozwiązań linowych nie wykorzystujemy już od dawien dawna? Teraz wchodzi ten nieco nieodziany, antyczny pan. To jest Herakles. Herakles to jest taki koleś, który w tamtych antycznych czasach, za to, że zamordował swoją rodzinę, miał wykonać 12 jakichś takich bardzo trudnych czynności do wykonania. Większość z nich polegała na tym, że miał schwytać jakieś tam stwory, które tam sobie wtedy funkcjonowały, dostarczyć je do tego zleceniodawcy albo je ubić. No ale generalnie rzecz biorąc, nie na tym chciałem się skupić, chciałem powiedzieć o piątej pracy Heraklesa. Piąta praca Heraklesa polegała na tym, że on miał posprzątać stajnię Augiasza.
Stajnia Ogiasza, tak, to jest ta Stajnia Ogiasza, która jest w tym takim powiedzeniu, o którym czasami mówimy, opowiadając o pewnych miejscach, które nie należą do tych najbardziej posprzątanych, miał ją posprzątać, ponieważ pan Augiasz trzymał tam trzodę i zapomniał o tym, że trzoda nie tylko je, ale też wydala. No i generalnie rzecz biorąc, cała ta stajnia wyglądała jak taki toj po grubej jakiejś takiej po festiwalu muzycznym, do którego wejście to tak no, wymaga pewnej odwagi, albo przynajmniej jest łatwiejsza w momencie, kiedy mamy problem z powonieniem. No i Herakles stanął przed takim zadaniem. Podrapał się po swojej antycznej głowie i pomyślał, jak standardowo będę machał łopatą, to nie ma szans, żebym ja to zrobił, a mam na to jeden dzień. Co wymyślił? Wywalił dziurę z jednej strony, z drugiej strony tej stajni, gdzie tam te wszystkie nieczystości były, skierował tam strumień rzeki i wymył te wszystkie ekstrementy z tego miejsca. Dzisiaj bym się zastanowił, że abstrahując od takiego ekologicznego aspektu tej czynności, tak, i tego, co jego antyczni kumple z wiochy obok w dole rzeki znajdą w swoich studniach nazajutrz, generalnie zrobił i pewnie w miarę jakoś tam się mocno nie napracował. I on się pochylił i wykorzystał swoją kreatywność i wykorzystał technologię, wykorzystał wodę i grawitację. I czy my w naszych czynnościach nie dochodzimy do takiego samego momentu, że sięgamy po lean management wtedy, kiedy nie ma już innej opcji, że nie da się rozwiązać jakiegoś problemu w sposób taki standardowy, nazwijmy to, i musimy narysować mapę procesu albo wydziergać w Excelu jakieś makro. Pomimo tego, że to już jest passé i mało sexy. Pewnie znacie z czasów historycznych takiego mema, w którym padło pytanie, kto zdigitalizował waszą firmę? Może wasz prezes, może wasi klienci, może wasi pracownicy? I to nie są dobre odpowiedzi. Właściwą odpowiedzią jest, że zdigitalizował was COVID. A dlaczego? Bo nie mieliśmy innej opcji. Jedynym sposobem, żebyśmy przetrwali, było to, żeby szybko, jak już zamknęliśmy się w domach, nauczyć się tego, że wrzucamy na siebie koszulę, krawat, marynarę, panie ubierają garsonkę i bluzę, gacie z piżamy zostają i wjeżdżamy przed monitor i jedziemy na niezliczoną ilość telekonferencji. Co zrobiliśmy? Spróbowaliśmy się dopasować jak najszybciej do zmieniającego się świata. Dużo o tym dzisiaj mówiliśmy, że umiejętność tego dopasowywania się jest też elementem kultury Lean. Ja doskonale pamiętam moment, kiedy właśnie w marcu 2020 roku ogołociliśmy wszystkie półki supermarketów z dostępnego papieru toaletowego, zamknęliśmy się w domach i czekaliśmy, aż nadejdzie zaraza, tak przygotowani. I być może z nudów, a może dlatego, że chcieliśmy ślicznie wyglądać, jak nadejdzie apokalipsa, rzuciliśmy się do kupowania online. No i my to natychmiast zauważyliśmy u jednego z naszych klientów, który jest klientem z branży odzieżowej, ponieważ ilość transakcji, którą supportujemy, którą wspieramy, natychmiast wzrosła dziesięciokrotnie. No i wtedy, jak popatrzyliśmy w oczy pracownikom, którzy obsługiwali ten proces, no to tam była śmierć w oczach. Oni generalnie już widzieli siebie, że każdy weekend, każdy wieczór spędzą wprawdzie w domu w dresie pod kocem, ale z myszką w ręce i wgapieni w monitor komputera. Słyszałem o tym, że nawet uzgadniali już plan, kto w który weekend pokłóci się z mężem albo z żoną, że zamiast zacieśniać rodzinne kontakty, to oni naprawiają biznesowy świat swoich klientów. I na całe szczęście taka sytuacja trochę bez wyjścia. Z jednej strony nie realizujemy dla klienta zadań, które są przed nami postawione, za które zarabiamy pieniądze i które są super ważne dla naszej firmy, a z drugiej strony niezadowolona żona. No nikt nie lubi niezadowolonej żony, bo to się zawsze źle kończy. I na całe szczęście ten proces, o którym mówię, był procesem, który miał w sobie pewien dość duży potencjał automatyzacyjny. To był proces, który był stosunkowo prosty. I być może dzisiaj jest to naturalne, automatyczne, od razu w głowie nam klika, zróbmy robota. Wtedy nie czuliśmy tego jeszcze w taki sposób, ale właśnie robota stworzyliśmy. A dlaczego? Dlatego, że trochę wcześniej przygotowaliśmy w naszej firmie coś takiego, co nazywamy zespołem ciągłego doskonalenia. I zespół ciągłego doskonalenia powstał dlatego, żeby wiedzę merytoryczną,
która jest zgromadzona w u pracowników naszych takich biznesowych, którzy wykonują pracę dla klientów, czyli u audytorów, u biegłych rewidentów, u naszych prawników, doradców podatkowych i księgowych, żeby tą wiedzę merytoryczną przetransferować do zespołu ciągłego doskonalenia, a ekipa z tego zespołu, dysponując wiedzą technologiczną, proponuje rozwiązania do biznesu, które mają pomóc na przykład właśnie w takiej sytuacji. I takie rozwiązanie stworzyliśmy właśnie na tą okoliczność związaną z wzrostem transakcji. Czy to oznacza, że pracowników trzeba naprawdę dopchnąć na sam skraj, gdzie już tak naprawdę jest przepaść dramatu, żeby pobudzić w nich to, żeby oni zaczęli myśleć o tym, jak zrealizować pewne procesy w sposób nieco inny niż do tej pory? Uważam, że nie. Uważam, że dobrze jest się na takie sytuacje przygotować. A w jaki sposób? My w Redund Partner przygotowaliśmy do tego program doskonałości biznesowej. I program doskonałości biznesowej składa się z 4 etapów. Każdy z tych etapów nazywamy sprintem, tak trochę w ramach nomenklatury agile'owej. I w pierwszym z nich uczymy naszych pracowników tego, żeby wiedzieli, na co spędzają swój czas, czyli żeby umieli zaraportować właściwie czas, żeby zachować właśnie zrozumienie i transparencję. Z drugiej strony uczymy pracowników tego, jak przeprowadzić dzienne spotkanie, bo nie każdy od razu z tym się urodził. W drugim sprincie ładujemy im wszystkie te, może nie wszystkie, ale sporą część tych narzędzi linowych, które uważamy, że są w naszej organizacji najbardziej przydatne. Czyli na przykład opisywanie problemu przy użyciu 5W2H, brainstorm, co jeszcze? Macierz PIK i na przykład zasada 5 pytań dlaczego. W trzecim sprincie natomiast rozszerzamy naszym pracownikom świadomość taką biznesową, taką ekonomiczną. Pokazujemy, jak te ich codzienne operacyjne działania przekładają się na operacyjną działalność biznesową. I do tego uczymy ich mapowania procesu, bo uważamy, że bez tego we współczesnym świecie będzie nam bardzo trudno. Wreszcie w czwartym sprincie wszystko standaryzujemy i ładujemy do tego jeszcze 5S, no i mamy cały zestaw programu doskonałości biznesowej. I zadacie pytanie, czy to działa. My jesteśmy firmą, która wywodzi się z Niemiec i czasami używamy takiego określenia jain, co oznacza, że trochę tak i trochę nie. To w takim razie zacznijmy od tego, co nie działa. Wyobraźcie sobie, że jedziemy na wycieczkę w góry. Ale nie w góry na zasadzie, że wskakujemy do dorożki, w którą są zaprzągnięte konie i jedziemy na morskie oko, tylko jedziemy w wysokie góry. Chcemy zdobyć jakiś szczyt w Himalajach. No to co? Ładujemy się do śmigłowca na 6000 metrów, tam wyskakujemy i za jeden dzień wjeżdżamy na Mount Everest, no i jest sukces. Co się dzieje? Każdy z nas prawdopodobnie dzisiaj wzięty takim śmigłowcem na 6000 metrów prawdopodobnie padłby wysiadając z tego śmigłowca już na chorobę wysokościową, a następna połowa padłaby zanim byśmy doszli jeszcze do pierwszej bazy. To tak nie zadziała. Dlaczego? Profesjonalni himalaiści zdobywają szczyty powoli, krok po kroku. Dlaczego? Bo nie potrzebują aklimatyzacji. I dokładnie tego samego potrzebują nasi pracownicy, których próbujemy zdesantować na taki lean managementowy szczyt, jeżeli mogę to w ten sposób nazwać. I jeżeli być może w jakichś organizacjach dzieje się coś takiego, że pakujemy tych pracowników na takie 8 tysięcy, ładując im wiedzę merytoryczną, wszystkie szkolenia, wpakujemy im narzędzia i mówimy, dobra, za miesiąc audyt i lecimy. Co się dzieje? Połowa pracowników zostawia wypowiedzenie w kadrach w tym momencie. Następna część ze ściskiem brzucha i próbując utrzymać treść żołądka jakoś w miarę na miejscu, próbuje zbudować fasadę, którą pokażecie audytorom i po to, żeby szef się nie czepiał, że żeśmy nic nie zrobili, mija audyt i pracownicy ci, którzy pozostali, wracają do tych wcześniejszych działań, które były przed desantem na lean management. Co jest jeszcze potrzebne? Potrzebny jest przewodnik. Być może macie w swoich organizacjach takich Krzyśków Wielickich albo Adamów Bieleckich lean managementu. Kojarzycie to tacy znani alpiniści. I być może oni tą aklimatyzację mają szybką. Może w poprzedniej firmie uczestniczyli w takim programie i po prostu lean znają. Ale zapewniam, że większość waszych pracowników to podejrzewam, że byli na takim linowym stożku albo co najwyżej wjechali na równicę samochodem.
oni potrzebują przewodnika, który pokaże im drogę, weźmie ich za rękę i w tempie dla nich właściwym będą prowadzić ich przez wszystkie meandry związane z wprowadzaniem filozofii lean managementu. Wczoraj naszła mnie taka refleksja po tym zremisowanym meczu Polski z Meksykiem, że potrzebny jest też ktoś taki jak Szczęsny. Szczęsny po całym tym zamieszaniu powiedział takie jedno zdanie i wpadło mi to do głowy bardzo mocno i jakoś tak mnie mocno dotknęło. Powiedział tak, gdyby Lewy strzelił tego karnego, to wcale nie oznacza, że wyjdziemy z grupy, co jest celem na tych mistrzostwach. Ale przez to, że nie strzelił, nie oznacza, że wylatujemy już z turnieju. I podobno lecieliśmy na turniej samolotem w asyście w F-16. Mamy podobno wrócić migiem. Mam nadzieję, że to mimo wszystko takim migiem nie będzie, tylko że wrócimy po jakimś dobrym wyniku, który tam nam się uda osiągnąć. Zmierzam do tego, że potrzebujemy takiego Szczęsnego, który pojedynczą porażkę nie przysłoni, ta porażka nie przysłoni tego, że globalnie wprowadzany program jest czymś, do czego powoli, krok po kroku powinniśmy zmierzać. A co działa? Padło tutaj też dzisiaj, że musimy rozmawiać językiem korzyści dla naszego pracownika, tak, żeby pracownik widział korzyści dla siebie. Co w tym programie jest dla mnie konkretnie? W momencie, kiedy mówimy, wprowadzimy lean management i zwiększymy efektywność działania naszej firmy. No super, ale to trochę brzmi tak, jakby żona powiedziała, kochanie, może zamieszkamy z mamusią. Wiemy, fajnie, będzie obiadek, super, posprzątane, ale czujemy, że tam jest jakieś drugie dno. Jak to lepiej przekazać? Być może powinniśmy powiedzieć o tym w sposób taki, że drogi pracowniku, wprowadzimy lean management i ty nakarmisz swojego misia koale, którego masz w sobie i będziesz miał zrobione zadania, święty spokój od szefa, będziesz mógł w tych zadaniach też się zrealizować i w tym momencie trochę kupujemy tego pracownika właśnie takim pokazaniem mu tego, że on zrealizuje wszystko to, co przed nim stoi, ale przy tym się jakoś specjalnie mocno nie napracuje. Pojawia się w głowie natychmiast myśl, to w takim razie co ja zrobię z tym czasem, który zaoszczędzę? No to możemy zaproponować, to w takim razie zrób te rzeczy, na które nigdy nie masz czasu. Zadzwoń do rodziców, pooglądaj relacje ze świetnej konferencji Brainstorm, a może zrozum wreszcie, o co chodzi w tych tabelach przestawnych w Excelu. Ja wiem, to ostatnie to może brzmieć trochę jak zaproszenie do dentysty na borowanie zęba dla niektórych, ale dla części pracowników takie zasygnalizowanie możliwości rzeczywiście otworzy w głowie koncepcję taką, może bym podniósł moje kwalifikacje. Teraz będzie trochę mniej z przymrużeniem oka, chociaż na temat oczu będę mówił. Czasami zadaję pytanie pracownikom, z którymi rozmawiam na temat wprowadzania filozofii lean management, czy mają taki dzień, że kończą go i czują się tak, jakby w oczach mieli cały piasek z Sahary. Oczy czerwone, napuchnięte, od czego? Bo się wgapiają przez cały dzień w rzędy cyfr i próbują te cyferki w jakiś sposób między sobą porównywać. I wtedy używam trochę mocnego argumentu, jako człowiek w okularach pozwalam sobie na takie porównanie, że jeżeli będą tak cały czas pracować, to najprawdopodobniej zwiększać będą dioptrię i teraz uwaga, albo na przykład stracą wzrok. I wtedy jest smutno, bo wtedy każdy z nich odpala sobie w głowie takie myślenie, kurde, ja też mam taki proces. Co możemy zrobić? W Excelu proste formatowanie warunkowe. Pokaż mi takie same cyfry tu i tu, jakieś formuły. W różnych systemach są różne możliwości technologiczne, które zabierają nam tą niefajną robotę, która powoduje, że mamy jakieś dwa raporty między sobą porównywać. I widzę, że to trafia do pracowników, bo oni czują to, że fajnie jest oglądać różne rzeczy, które otaczają nas w naszym świecie, no i oczywiście nasze piękne żony. Co jeszcze działa? Działają takie rozwiązania, które są działaniami naturalnymi, które są intuicyjne, które nie wymagają tego, że my musimy napisać 100 instrukcji, żeby one funkcjonowały. Zdjęcie z zmywarki z Wikipedii. Macie w biurach, w swoich kuchniach zmywarki? My mamy.
I ja codziennie na koniec dnia biorę talerzyk, kubeczek, szklankę, tam co wszystko zgromadziłem w ciągu dnia i zanoszę to do kuchni. Otwieram tą zmywarkę i co? I tam jest pełno jak na parkingu w Lidlu w niedzielę handlową. Otwieram kosz, a z tyłu pusto. I dlaczego tak się dzieje? Bo naszemu misiowi koali, u naszych wszystkich współpracowników jest prościej włożyć to bez wysuwania kosza. I mogę się wściekać, że pracownicy nie kumają, mogę napisać 50 instrukcji, ładujcie od tyłu, bo tak będzie bardziej rozsądnie, ale to po prostu nie zadziała. My czasami jako ludzie pracujemy trochę tak, jak płynie woda. Czyli jedziemy z jednego punktu do drugiego, meandrując pomiędzy jakimiś tam przeszkodami, ale raczej staramy się zrobić to w taki sposób, żeby to był jak najbardziej szybki, sprawny kierunek. I wyobraźcie sobie, że próbujecie tą wodę przekonać do tego, żeby ona jednak pojechała jakoś inaczej. Przygotowujecie tam system jakichś zakazów, nakazów, instrukcji, dyscypliny. To tak nie zadziała. Chcecie spróbować? To pojedźcie sobie do Szczawnicy, stańcie na moście i drzyjcie się do Dunajca, że ma płynąć inaczej, bo my teraz wprowadzamy lin. To nie zadziała. Co jeszcze działa? Działają takie rozwiązania, które są rozwiązaniami, których nie da się schrzanić. To znaczy albo je zrobicie, albo w ogóle ich nie zrobicie. Padło tutaj produkcyjne pokajoke. Mi się to właśnie w ten sposób kojarzy. Trochę jak z tą zabawką dla dziecka, nie? Że mamy kółeczko, trójkącik, kwadracik i mamy powkładać wszystko do środka. No i generalnie albo włożymy to właściwie, albo nie, no chyba że przyłożymy dużo siły. Ale generalnie rzecz biorąc, takie rozwiązania działają. Gdybym dzisiaj was poprosił teraz, wyciągnijcie karteczki prawie jak w szkole i zapiszcie dzisiejszą datę, tak jak jest na slajdzie. Co by się pojawiło? Być może taka data, a być może taka data, być może taka, 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 a może jeszcze taka, a może jeszcze taka, a może jeszcze 50 różnych innych. Dlaczego tak się dzieje? Bo dałem swobodę. I wy z tej swobody nie dlatego, że jesteście złymi pracownikami, że mnie nie lubicie, tylko po prostu zapisalibyście to w takim formacie, który jest dla was najbliższy. Rozwiązanie do tego, na przykład przygotować technologiczne ograniczenie, którego my jako ludzie w ogóle nie będziemy zauważać, bo po prostu klikniemy sobie kalendarz i wybierzemy dzień we właściwy sposób, który zapisze się we właściwym formacie, który będzie w następnym kroku bardzo łatwo możliwy do kolejnej obróbki. I teraz my nie będziemy odczuwać tego jako pewnego rodzaju ograniczenie dla nas samych, ale nasz pracownik zrealizuje to zadanie w taki sposób, że jeżeli tylko wybierze tą datę, to wybierze to dobrze. I słyszałem kiedyś o tym, że takie podejście, że do takich prostych procesów pakujemy temu misiowi koali takich prostych rozwiązań, powoduje, że my oduczamy pracowników myślenia, że traktujemy ich trochę jak takich debili, że to nie jest dobry kierunek. A ja uważam, że do prostych czynności powtarzalnych dobrze jest wykorzystywać cały ten arsenał tych wszystkich narzędzi linowych, którymi dysponujemy, właśnie po to, żeby zrobić i się nie narobić i żeby naszemu misiowi koali było dobrze. A w tych miejscach, tak jak ten Herkules, gdzie nie miał innej opcji, gdzie było trudno, tam wykorzystać naszą kreatywność, naszą błyskotliwość, naszą elastyczność w dopasowaniu się do sytuacji i tam stworzyć przestrzeń do tego, żeby pracownicy mogli się realizować i mogli tam czuć to, że mogą właśnie swoją głową przyczynić się do tego, że firma się rozwija. Ja wierzę w to, że tak zorganizowane organizacje, firmy, przedsiębiorstwa są efektywne i w przyszłości również będą. A co jeszcze więcej, pracownicy, którzy będą w tych firmach, będą mieli poczucie wpływu na tą organizację, bo będzie sekcja, w której będą mogli się wykazać. Ten element poczucia wpływu na organizację, wszyscy HR-owcy mówią, że jest jednym z najsilniejszych motywatorów, dlaczego my zostajemy w organizacji, że mamy na nią wpływ. I kończąc, życzę Państwu wielu sukcesów i wielu dobrych efektów, dobrych obserwacji w waszej linowej, leniwej transformacji. Dziękuję bardzo.